przedsiębiorców. Z punktu widzenia przedsiębiorców największym problemem są koszty pracy i proszę zwrócić uwagę, jak w kolejnych latach ten odsetek przedsiębiorców, którzy na to narzekają, rośnie. Dalej to jest nadmiar obowiązków biurokratycznych, niestabilność prawa. Żeby to zobrazować, jaka jest ciężka dola przedsiębiorcy w Polsce, ja sobie przyniosłem tutaj pomoce naukowe. To, co obowiązuje małego i średniego przedsiębiorcę w Polsce. To jest pierwszy tom VAT-u. Drugi tom. Kadry i płace. ZUS. BHP. Kodeks pracy. Ordynacja podatkowa. Przepisy pożarowe, ukłon w stronę PSL-u. Thank you.